W związku z niskimi temperaturami na terenie całej Polski przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji odnotowywały wiele awarii związanych z pękaniem szyn czy rur wodociągowych. Mrozy, miejmy nadzieję na dobre, ustały. Sprawdziliśmy więc, jak podsumowuje sytuację świdnickie przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji. Takich poważniejszych przypadków nie mieliśmy. Mieliśmy takie prace związane z usuwaniem awarii, które wcześniej już były wstępnie zaplanowane, ale no tak mróz powoduje, że woda zamarza i musieliśmy to usunąć. Czyli w rynku była taka awaria, wymiana zasoby na ulicy Gdyńskiej. No, takie nie takie bardzo poważne awarie, jak to gdzieś powiedzmy w telewizji czy to całym było widać, że rzeczywiście duże rozlewiska wody. Mimo braku istotnych awarii i mimo ustania mrozów, meteorolodzy nie są w stanie zapewnić, że mrozy nie wrócą. Warto więc już teraz pomyśleć o zabezpieczeniu się przed awariami. Chciałbym gorąco zaapelować do wszystkich administratorów budynków mieszkalnych, bo przede wszystkim z tym mieliśmy kłopoty, bo instalacje w budynkach, powiedzmy, przez niezabezpieczone okienka gdzieś potrafią zamarznąć. Nie jest to taki do końca problem wodociągu, bo administrator budynku jest odpowiedzialny za zabezpieczenie instalacji wewnątrz budynku przed zamarzaniem. No i niestety mieliśmy kilka takich sygnałów, że sieć wodociągowa wewnątrz budynku potrafiła zamarznąć. Gdzieś nie domknięte jakieś okno, gdzieś pozostawione jakieś drzwiczki, przez które mróz powodował zamarznięcie instalacji wodociągowej w budynku. Chciałem tak na początku powiedzieć, bo to jest bardzo ważny element takich mrozów, prawda? I jeszcze nie za późno, bo te mrozy mogą jeszcze wrócić. Poszczegóły dotyczące aktualnych awarii, jeśli takowie będą miały miejsce, zapraszamy na stronę internetową SPWiK.